Głównym organizatorem imprezy była gmina Lubawka oraz jednostki jej podległe. Jarmark rozpoczął się od parady historycznej, w której udział wzięli parlamentarzyści, władze gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Chełmska Śląskiego. Pani przybrana, zapraszamy! Na scenie wszystkich powitała oraz otworzyła imprezę burmistrz Lubawki pani Ewa Kocęba. Dzisiaj obchodzimy 730 lat Chełmska Śląskiego. Życzę udanej zabawy. To teraz może otwórzmy wspólnie razem ten jarmark. Bardzo proszę, doszedł do nas starosta Zaslerza. Bardzo proszę, otwieramy 12. jarmark tkaczy śląskich. Uważamy za... Otwarty! Zuzia Bart zaprezentowała pokaz mody liniarskiej. Na scenie zaprezentowali się również mali artyści, którzy prezentowali swoje ulubione piosenki. Kolejnym pokazem mody była prezentacja pani Renaty Marzul. Uczestniczka The Voice of Kids Lena Marzec wystąpiła w widowisku lnianym wraz z kwiatuszkami lnu. Podczas występu mała gwiazda zaprezentowała piosenki znane ze szklanego ekranu. Odbył się również pokaz tańców dawnych w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. Dla widzów zatańczyli również przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Akademii Każdego Wieku.
Kasia Krok także miała podczas sobotniego spotkania w Chełmsku swój występ. W sobotni wieczór na scenie zaprezentował się zespół Lorem, którego solistką jest Weronika Szymańska, uczestniczka The Voice of Poland. Gwiazdą wieczoru był zespół Nowator. Pozytywny nastrój w tobie też jest. Ta muzyka cię bura, więc teraz ją włączę. Zostaw kłopoty, pozostaw ty stres. Dobrze już wiesz, na teraz wielu snu. Przez chwilę zapomnij, ty też. Przez chwilę to zrozum i przez chwilę się ogarnij. Ma dobry nastrój jak symfonia a la Vivaldi. Porzuć skargi, poszukaj, w tym kawałku się odnajdziesz. Do późnych godzin wieczornych goście bawili się przy zespole SBR. Drugi dzień jarmarku rozpoczął się po godzinie 15. W tym dniu na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe. Do tańca przygrywał rodzinny zespół Nowaki. Kwiatuszki Lnu po raz kolejny pojawiły się na scenie. Podczas swojego występu zaprezentowały widowisko folklorystyczne, w którym zatańczyły tańce ludowe.
Grupa Kami, której członkowie pochodzą z gminy Lubawka, miała również swój występ. Raz, dwa, trzy, jedziemy! Gwiazdą tegorocznego jarmarku była Gosia Andrzejewicz. Szczęście ma twój zapach i smak. I w górę! Szczęście chowa się wśród swych dni. Szczęście tam jest, żyć tam gdzie ty. Moje szczęście twoje i nie mam. Szczęście ma twój zapach i smak. Szczęście chowa się wśród swych dni. Szczęście tam jest, żyć tam. Na zakończenie jarmarku wystąpiła grupa Benjamin Sklan. Według burmistrza Lubawki pani Ewy Kocęby tegoroczna impreza na długo wpisze się w pamięć przybyłych gości. Dla każdego coś dobrego zaplanowaliśmy na dwudniowy 12 jarmarkaczy śląskich. Jest to wydarzenie, które upamiętnia to, co kiedyś było tutaj na tych ziemiach, to, co kiedyś tutaj było źródłem utrzymania, czyli len i tkacze śląscy, gdzie zachowały się właśnie domki apostołów, w których te prace były wykonywane i rzemieślnicy, tkacze tam mieszkali. Także to ma się wspaniale. Jarmark jest zorganizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej jeszcze na dokładkę. Także wspólnie integrujemy się z Czechami, którzy też mają swój szlak cesarski, bo cesarsi wtedy funkcjonowali na ziemiach śląskich, a nie w Polsce i w Czechach, tylko na ziemiach śląskich. Więc to tym bardziej pokazuje, że jest powód, żeby to kultywować w dalszym ciągu. Jest już pomysł, co zrobić i z jakich środków zrobić jarmark przyszłoroczny. Za 15 września właśnie serdecznie zapraszam na warsztaty dawnych zawodów, bo to jak gdyby jest wstęp tegoroczny. Tego, z jakich środków będziemy robić jarmark przyszłoroczny. Po raz pierwszy gmina Lubawka będzie współpracowała z gminami niemieckimi w ramach też współpracy transgranicznej, ale teraz już Polska-Saksonia. Także serdecznie zapraszam. Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy się bardzo mocno napracowali. Dwa dni tego nie widać. Same takie służby porządkowe to po prostu wymagało mega organizacji, żeby to było niezauważalne, wszystko było fajnie funkcjonowało.